a długo trwa u ciebie ta walka z samą sobą, bo pewnie w takim momencie, kiedy życie wywraca się do góry nogami, o 180 stopni następuje zwrot, bo człowiek walczy sam ze sobą, prawda, ze swoimi myślami, z tym dlaczego, po co, są jakieś żale, pretensje do losu, do Boga, do świata, no nie wiadomo, tylko długo ta walka, tę walkę toczyłaś, no ją wygrałaś, jak widać, bardzo się cieszymy. No, czy długo? Z twojej perspektywy. Z mojej perspektywy to bardzo długo trwało wtedy, ponieważ czas się zatrzymał w miejscu. To było coś takiego, myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że jesteśmy nagle sami, mimo że są ludzie dookoła nas, to jesteśmy, sami się mierzymy z tym problemem, który nas kompletnie zaskakuje i to jest sytuacja, której nie znamy, więc jest to coś tak egzotycznego i dziwnego. A dodatkowo jest masa czasu na myślenie i to jest coś trudnego. Te dni się wydłużają, są monotonne. Jeszcze kiedy ktoś wiedzie wcześniej życie bardzo barwne i nagle, tak, nagle zostaje zatrzymany w miejscu, to jest no, na początku nie do zniesienia. Trzeba się przestawić, trzeba się przyzwyczaić. I nagle dzisiaj, jak patrzę, to zdaje mi się, że ten czas z jednej strony bardzo długi, I nie umiem za bardzo już wracać do tego czasu sprzed wypadku, bo mi się to wydaje bardzo odległe, a z drugiej strony jak mrugnięcie oka, że to no, 6 lat, no, moment to był właściwie. Zresztą myślę, że im jesteśmy starsi, tym szybciej ten czas biegnie, prawda? Także. W jednym z wywiadów przeczytałam, kiedy opowiadałaś o tym, co się zdarzyło, jak się czułaś, jak z tego wychodziłaś, że to jest cytat z ciebie, ten wypadek mnie obudził. W jakim sensie? Ty wcześniej, nie wiem, jako człowieka, jako osoby, jak to w ogóle było? Do życia? Zobaczyłaś coś innego? Do świadomości przede wszystkim. Do świadomości wielu rzeczy. Tego, że nic nie jest na zawsze, że przemijamy, że to nasze ciało, zdrowie jest, to jest ulotna rzecz, krucha. Że mamy ten czas ograniczony, że ludzie wokół nas odchodzą, że trzeba się cieszyć tym czasem, który jest nam dany. Ja na przykład jestem teraz na takim etapie, że ja praktycznie w ogóle nie mam marzeń. Dlatego, że teraz jest ten czas, kiedy się moje marzenia spełniają. I jak ja będę teraz znów myśleć o nowych marzeniach, to nie zauważę tych, które się właśnie spełniają. Kto ci dawał największą siłę, żeby pokonywać te słabości, żeby dziś śmiało móc wyśpiewać, powiedzieć, wykrzyczeć, że słabość jest siłą? W tym czasie, kiedy ta piosenka powstawała, to był drugi utwór, który został stworzony na składankę W Niebowzięci. To był taki projekt o tematyce chrześcijańskiej. I właściwie ta piosenka jest skierowana do Boga. Ja wtedy bardzo, pamiętam, szukałam wiary w sobie. Co się stało, kiedy weszłaś po raz pierwszy na scenę po tej długiej przerwie? O, to było przeżycie. To już było po nagraniu tych pierwszych piosenek, ale kiedy je nagrywałam, to sobie założyłam, że raczej na scenę nie wyjdę. No, ale dostałam taką propozycję bardzo wyjątkową, piękny list napisano do mnie. To był integracyjny festiwal filmowy w Koszalinie. Zawsze będę pamiętać ten moment, bo to rzeczywiście no, było niesamowite wydarzenie. I był tak mniej więcej. Do tego wydarzenia było wiele miesięcy, ponad pół roku, więc ja mówię, a dobra, jakoś ujęły to mnie, będzie. Tak, jakoś to będzie, ujęły słynne mnie, hasło słynne tak. Polskie hasło, tak. ujęły mnie słowa tych organizatorów, które były jakieś takie ciepłe i ogólnie przesłanie było takie, że bardzo potrzebujemy pani. Miałam, pamiętam, ogromną tremę, taką, której nie znałam w ogóle, bo wręcz chora byłam, miałam gorączkę. Naprawdę, po prostu coś niesamowitego. Atmosfera była cudowna i muszę powiedzieć, że jak wyszłam na tę scenę, to oczywiście no, śpiewałam jak śpiewałam, bo wielka niepewność w głosie i słychać było to przejęcie i taki no, lęk jakiś, naprawdę czułam się taka zahukana dziewczynka, jakbym pierwszy raz coś robiła. Ale ciepło, które dostałam od publiczności i no, tak niesamowitą energię, akceptację właśnie pełną, to były takie tak niesamowite to było, że ja zrozumiałam w tamtej chwili, że ja muszę to robić, że ja chcę to robić.